Wydlinkowe. A, wyłożyć. Dzień dobry. Będąc w Gdańsku, wybrałem się na wycieczkę do najpiękniejszej krainy w Polsce. Pełnej jezior, łosi, na Mazury. Nie, z tymi łosiami słuchajcie naprawdę. Dla mnie to jest egzotyka i myślę dla większości ludzi, takich typów na przykład ze Śląska. Jak wjeżdżam do Ełku od strony Grajewa i widzę znak uwaga łosie. I ten znak jest taki, którego tutaj no, nigdzie go nie spotkałem. Bo zawsze miło kojarzę. Łosi jest mało, bo czy łosie są w całej Polsce. Tak. Tak. Dygresja geograficzna. Tak. Ale nieoznaczeni. Tak, ale nieoznaczeni, bo jest ich mało. A tam jest zatrzęsienie i naprawdę wyłażą często i gęsto i to jest dobry znak. On, tak, on ma swój sens. Jak śpię w takim miejscu koło między Łomżą a Białymstokiem, dokładnie Wiźnie, to byłem świadkiem, że gość właśnie łoś mu wyskoczył i to było takie tragiczne zawsze zdarzenie. Łoś wyskoczył i zakończył drogę tego człowieka, oczywiście. Czyli łoś potrafi ważyć. Ale z takich przyjemnych rzeczy to tak, macie dwa jeziora, macie Zamek Krzyżacki, ruiny. Ruiny, ale z dużą perspektywą. Za chwilę się przemienią w coś pięknego. Czyli wszystko, co jest potrzebne do zrobienia dobrego piwa. Bo tak, jeziora to macie, wiem, że Ełckie, jakiś Selemet. Selemet jest większy. Selment. No, wielki. Ono jest większy. Macie krystaliczną wodę, piękne okoliczności przyrody w postaci lasów, Zamku Krzyżackiego. Trochę historii, bo wokół Ełku, chyba w każdym mieście, które należało do Prus, browar jakiś był. Był w małych miastach, jeden w większych miastach było przynajmniej 2-3. W Ełku historycy mówią nawet o w rozkwicie o 6 browarach funkcjonujących jednocześnie. Za Prusaka, za Niemca. Tak, za Prusaka. One tam były chyba od imienia i nazwiska jakiegoś tam Łyck? Lyck to jest niemiecka nazwa. Ja jestem niemiecki, ja Ełku. Jestem Niemcem. Dokładnie. To się dowiedziałem. Dokładnie. No to taki był króciutki wstęp dotyczący miasta Ełku, a ze mną dwóch ludzi z Ełku, z takiego rodzynka na cieście się mówi? Możesz ja na cieście? Ja troszeczkę w Niemczech i tak czasami mi słowa uciekają. Rodzynek na cieście, tak? Generalnie jedyny browar w Ełku, nawiązujący do pięknych tradycji. Browar mazurski. Nie ukrywam, że chyba 2 lata temu byłem. Jakoś tak, zwiedziłem troszeczkę. No i teraz przedstawię panów, albo sami się najlepiej przedstawią. To jest Chief Master Warzelni. Piwowar Igor. Piwowar Igor. A tu druga osoba potrzebna do tego, żeby Igor miał pracę. Właściwie się zazębiacie. No nie możemy, musimy działać w symbiozie, nie możemy inaczej. Ja zajmuję się sprzedaniem tego, co Igor wytworzy. Też się tym zajmowałem kiedyś. Strasznie wdzięczne zajęcie. Bardzo miłe, nie? Bardzo miłe. Ale jak się handluje czymś prawdziwym, to jest łatwiej. Właśnie do tego dążymy. Jesteśmy w Gdańsku, w miejscu też trochę historycznym, jak widzicie w tle. Czerwona cegłówka, a więc jest w klimatach niemieckich. Na terenie starego garnizonu, tutaj były na przykład tu była jednostka zielonych beretów. Na szczęście wojsko w tych czasach jest niepotrzebne. Z nikim nie idziemy na wojnę. I na terenie Koszarów przy ulicy Słowackiego powstał pub browaru spółdzielczego z Płucka. I w tym pubie, jak widzicie, z ludźmi, którzy kosztują piwa, spotykamy się z browarem mazurskim, który przywiózł kilka swoich piw. Jest kramo przejęcie. Browar fizyczny, rzemieślniczy, browar kraftowy. No i wyczerpujący te definicje. Powiedzcie, chłopaki, pierwsza warka, o ile wyczytałem dobrze, 2016? Dokładnie, nie dobrze wyczytałem. Miesiąc, ale 16. Styczeń. Październik. Październik. Co to uważałeś, Igor, na pierwszy rzut? Pierwszy to był uważony lager. Lager był zrobiony razem z czeskim technologiem, który przyjechał do nas z miasta Svitavy. Byłem u nich parę miesięcy i ważyliśmy z nim razem. Także zrobiliśmy takiego lagera na
czeską... czeskich drożdżach, na czeskim słodzie, za czeską technologią. I nadalej robimy to samo. Ale on jest zmodyfikowany na potrzeby naszego rynku. On ewoluował ten lager cały czas. To piwo takie bardzo gorzkie i nie wszystkim pasowało. Tak i po 2 latach teraz mamy piwo takie na kształt Black IPA, które u nas w regionie to nie za bardzo się schodzi, a tu sporo ludzi pije. Bardzo dobrze, bo ja Black IPA lubię. Mało tego jest na rynku, bo się pewnie ciężko sprzedaje, ale... Dokładnie. Ale ja zawsze szukam tego piw. Czyli warzelnię macie czeską? Czech Brewmaster? Tak, wszystko czeka. Słyszałem, że się rozrośliście, czyli macie... No na razie zbiornikami. 10 to jest warzelnia? Zostaje 10. Zbiorników mam 6 fermentorów 20. Wszystkie zbiorniki mamy 20. Jeszcze 14 zbiorników leżakowych. Takie technologie, tak samo czeskie, oddzielna fermentacja, oddzielnie leżakownie. I dopiero otrzymaliśmy 2 zbiorniki 30 od polskiego producenta. Czyli idziecie w siłę, rośniecie. Tak. Czyli macie oddzielnie, rozumiem, fermentacyjne i leżakowe. To jest dosyć ciekawe. My zaczynaliśmy prawie od takich lagerów i na razie trzymamy te piwa w ofercie stałej i robimy coraz więcej lagerów na nasz region. Czyli lager schodzi. Nasza oferta to jest taki kompromis pomiędzy rynkiem lokalnym a taką produkcją nowofalową, tak? Także musimy, to jest trudne, ale musimy zaspokoić potrzeby rynku lokalnego, a też mamy ambicje, żeby w tej nowej fali wziąć jakiś udział. No i trzeba się pochwalić, tak? Na targach w Poznaniu w październiku żeśmy dostali 3 medale, 1 złoto dla Stouta i 2 brązy dla czerwonego ale'a i lagera ciemnego. W swoich kategoriach, w tych 2 kategoriach ostatnich nie było 2 pierwszych miejsc według jury, także można to tak uznać, że to było piwo numer 1 w tych kategoriach. Waszego czerwonego ale'a piłem, pamiętam, gdzieś na stacji końcowej spływu Dunajcem. Był wyśmienity. To jeszcze przed tym, jak dostał medal. Oglądaliśmy. Tak, stwierdziłem, że naprawdę, czy to pogoda zadziałała, czy okoliczności, jakieś przyrody, ale był bardzo dobry. Stout to jest taki dry stout po prostu, czy to jest ten z wanilią wersja? No nie, to zwykły stout. Jedyne różni się to piwo tym, że tam były dodane płatki owsiane i to był taki wzmocniony stout. Tam on ma 18,5 plato. To Imperial Old Mill Stout, tak. I na razie my mamy gdzieś 1000 litrów i to jest końcówka. Na razie my jego nie ważymy, a parę litrów zlewamy do beczek, bo otrzymaliśmy parę ciekawych beczek. Czyli też idziecie w beczki? No chcemy. Popularne. To jest czyli popularne. Znowu przyjechali do was. I tego stałta do beczek chcecie. Tak. I do następnej zimy, do następnych święt Bożego Narodzenia to nic nie robimy takiego mocnego, a produkujemy lagery, lekki ale na sezon. No ja teraz kończę session Black IPA, czyli no też właśnie ciemne. Ta sesyjna to jednorazowa warka, robiliśmy jedną warkę 10 hekto. I nie robimy żadnej butelki, to zlewamy tylko w kegi jednorazowe i dalej robimy, mam nadzieję, że coś podobne, po prostu jednorazowe, bez butelek. Jak jesteśmy przy jednorazowych produkcjach, to tutaj może wspomnę o ciekawym projekcie, którą robimy wspólne piwo z browarnikiem Tomkiem z Olsztyna. Powtórka z Warmii. Tak. Z tym, że no trochę, na innym produkcie będziemy robili witbira.
i chcemy z nim zadebiutować dosłownie na pierwszego dnia wakacji, także 15 czerwca ma być gotowy. Tomek, mam nadzieję, że przyjdzie mi dane posmakować. Będzie butelka i beczka, tak? Tak. Tu zrobimy troszeczkę więcej, także żeby każdy mógł spróbować i w pubach, i w domu. Ale ten Tomek Olsztyński się rozkręca, widzę. Niedługo swój browar otworzy. No tak, z takich pozytywnych, czyli tak, wracając do tych rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Macie 3 medale, tak, w Poznaniu? Tak. Na KPR-ze 2017 i te butelki są w zasadzie dostępne na rynku. Tak. Jeszcze pewnie końcówki jakieś są. Znaczy czerwony ale i lager ciemny to są stałe pozycje, natomiast kończy nam się stołt imperialny, no bo jest projekt, a to jest piwo na inny okres. To ja zapytam tak, w tym roku jakie piwo wygra na KPR-ze wasze? Nowe. Plany są? Nowe piwo. Trzeba się będzie przygotować do KPR-u. Dobrze mówię, Igor? Tak jest. Nie mamy tu świata, także za chwilę będziemy ciemnymi postaciami, ale głos będzie słychać. Czyli tak, mam nadzieję, że w Poznaniu coś wygracie. Jestem przekonany, że to były 3. Dobijacie tankami, dokupujecie, to teraz 4-5 piw pewnie dostanie blachy. Dobra. Ja byłem za czasów, kiedy... W ogóle mieścicie się przy ulicy Okrężna? Tak. Okrężna, przy Okrężnej. Pamiętam, bo w Sopocie jest taka ulica. Przy Okrężnej, to ja byłem przy... Tam był jeszcze taki sklepik wasz firmowy. Tam sobie nabyłem wasze szkło. Pół litrowe, taką gruchę dużą. Ale słyszałem, że coś jeszcze w Ełku otworzyliście, oprócz tego sklepu. Otworzyliśmy pub firmowy. No proszę. W samym centrum Ełku. To jest takie przedłużenie browaru. To też jest taka świeża inicjatywa. Jeszcze może nie jest to co ma być w końcowym etapie. Ale to jest cała nasza oferta. Cały czas jest dostępny. Oczywiście. Bardzo fajne miejsce. Za chwilę powstanie przy pubie ogródek. Także jest no fajnie. No to pięknie. Jakie piwa tutaj przywieźliście? Oprócz sesyjnej Black IPA, którą wypiłem, która była dobra. Piana pięknie pracowała, muszę powiedzieć, okleiła to szkło i tak dalej, i tak dalej. Igor, coś widzę jasnego zawsze tam. No, przywieźliśmy wszystkie piwa. Przywieźliśmy lagiery, to zwykły taki lager, takie ciemny lager, mamy 2 lagiery, mamy Eli jasny, chyba on jest teraz niepodpięty, z polskich chmieli, polskie słody, czerwonego Elia, stout. I pszeniczne, chyba to wszystko. IPA jeszcze. A, i IP, tak. Także razem mamy teraz 8 piw, ale wkrótce zostanie 6. Zejdzie nam stout, zejdzie nam Black IP i później pojawi się tak samo jakieś sezonowe. Wejdzie Witbier jako sezon i na pewno na jesień się dozbroimy, jeżeli chodzi o gatunki. A? To tak, gdzie będzie, bo tak, w Trójmieście, rozumiem, że na stronie macie adresy sklepów, także widziałem sklep z piwem, w Słupsku jesteście, Gdynia, Gdańsk, przez Batorego tam. Przez Batorego się dystrybuujemy w tym momencie. Dobra, to teraz powiecie jakieś plany na festiwale, coś w tym roku, gdzie będzie można się napić piwa z beczki w Polsce. Postanowiliśmy... Czyli nie uderza się? Nie. Postanowiliśmy uderzyć do Warszawy. Mamy mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten festiwal, ale chcemy spróbować, bo polegać na opinii innych to jest coś może ważnego, ale chcemy po prostu doświadczyć tego i chcemy w tym festiwalu być i na pewno będziemy. To teraz, niedługo. Tak, końcówka maja. Regionalnie we wrześniu w Olsztynie. W tamtym roku było to w fajniejszej, lepszej dacie, bo to był lipiec, początek lipca, teraz jest wrzesień, nie wiem dlaczego, ale to już nie o tym dyskutować, ale chcemy też się regionalnie tam pokazać. I co? No i chyba wszystko.
W tamtym roku byliśmy w Ostródzie, to był chyba nasz pierwszy taki piwny festiwal. I później to tylko byli jakieś okolice, jakieś zamki, jakieś takie imprezy regionalne. Bardzo mocno regionalne. Tak. No dobrze, czyli mamy mniej więcej plan festiwalowy. W Warszawie ludzie się napiją waszego piwa. Pewnie w tej sekcji dla nowych browarów. Oczywiście. Was tam umiejscowiono. Butelki mamy omówione, medale na KPR-ze mamy omówione. To ja proponuję teraz iść napić się dobrego piwa waszego, tego Red Ale'a. No niestety, albo stety, on mi zapadł najbardziej chyba w gust. Ten czerwony ale. Bardzo udane piwo. To dziękujemy bardzo za te kilka minut. Została nas noc. Ja spróbuję rozjaśnić ten obraz czymś programowo, ale zobaczymy. Ważne, żeby było nas słychać. Piwa są wypite, widzę. I to świadczy o tym, że mają swój potencjał. Do zobaczenia, dziękujemy. A w Warszawie szukajcie browaru mazowskiego.